Siemano, tutaj Maciek GMP40 i witam was bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu Rock'n'Roll Nation. W dzisiejszym odcinku będzie bardziej heavy niż hard, ale to po kolei zaczniemy spokojnie, żeby później się rozpędzić. Tak więc zapraszam bardzo serdecznie. Na samym początku skoczymy do roku 1984 i do Portland w Oregon. Tam w 1981 roku powstaje zespół Movistar, który pod tą nazwą nie działa zbyt długo, później zmienia ją na Black and Blue. A powiedziałem o 1984, ponieważ wtedy wychodzi ich debiut self-titled. Zespół jest bardziej glamowy niż heavy metalowy, mimo to ma bardzo surowe brzmienie przypominające m.in. Rat chociażby. A przykładem tego, że zespół grał całkiem surowo, może być utwór, który chcę wam dzisiaj polecić. Dzięki temu utworowi tak naprawdę zespół się wybił. Ponieważ ten kawałek pojawił się już na kompilacji Metal Massacre z 1982 roku pośród kawałków Metallica czy właśnie Ratu, a nawet Malice. Mówię tutaj o utworze Chains Around Heaven. Kawałek naprawdę bardzo fajny i bardziej właśnie tak stricte klasyczno heavy metalowy aniżeli glamowy, chociaż na tej płycie jest wiele kawałków, które jest bardziej glamowych, jak na przykład Hold On To 18. Ale jeszcze taka mała ciekawostka na sam koniec, zespół jest m.in. znany z tego, że grał w nim Tommy Tyre, który później dołączył do Kiss. A jeśli chodzi o kawałek naprawdę bardzo fajny, polecam się zapoznać jak i z całą twórczością Black and Blue, bo jest ona naprawdę bardzo fajna, zwłaszcza pierwsza płytka ma wiele świetnych kawałków, więc polecam się zapoznać, a dzisiaj, jako że musiałem wybrać jakiegoś sampla z tej płyty, to Chains Around Heaven. Kolejny zespół będzie troszkę powiązany z właśnie z Chains Around Heaven, ponieważ skoverował go na swoim debiutanckim albumie z 2009 roku i pochodzi z kraju obok, czyli z Kanady. Od paru lat obserwujemy takie zjawisko jak New Wave of Traditional Heavy Metal. Wiele osób się spotkało już pewnie z tym terminem. Należy do tej fali m.in. Skullfist oraz zespół, który chcę wam dzisiaj polecić. Band ten powstał w 2006 roku w Toronto. Jak na razie wydał 4 płyty, piąta już niebawem się pojawi i będzie promowana na koncertach, w tym w Polsce. Mówię tutaj o zespole Cauldron z Kanady, który to będzie w Polsce we wrześniu, pod koniec września i będzie promował album New Gods. 2 koncerty w Warszawie organizowany przez nas, czyli przez Quality Hard Rock. 2 koncert organizowany przez Magnetofon w Łodzi, więc już zapraszam bardzo serdecznie na te koncerty, ale przechodźmy do sedna. Piosenka od tego zespołu. Chains Around Heaven Black and Blue zostało skoverowane przez Cauldrona na ich debiutanckim albumie, natomiast my przejdziemy do kolejnego, do Burning Fortune z 2011 roku i do kawałku, który naprawdę bardzo mi się spodobał, jest całkiem nawet glamowy, chociaż sam zespół gra właśnie taki klasyczny heavy speed metal. Mówię tutaj o kawałku Miss You To Death. Ten utwór naprawdę bardzo mnie złapał, bardzo mi wpadł w ucho i dlatego chcę wam go dzisiaj polecić, ponieważ nie jest on aż taki oczywisty, jeśli chodzi o tę płytę. Bardziej oczywiste jest na przykład All or Nothing. A Miss You To Death jest również bardzo, ale to bardzo fajnym kawałkiem, więc myślę, że warto się z nim zapoznać. No i później przyjść na koncert Cauldrona i razem z nimi ten kawałek wyśpiewać, ponieważ swego czasu był on grany na żywo, może tym razem również zostanie zagrany. Tak więc Miss You To Death w Rock'n'Roll Nation. Kolejny zespół jest naprawdę bardzo mało znany, ba nawet ich płyty są praktycznie nie do dorwania. Istniał on w latach 90., wydał aż 3 albumy, jednak jest znany głównie z wokalisty i tego co zrobił później. Ponieważ wokalista Johnny Solinger w 99 roku dołączył do Skid Row i był tam przez 15 lat. I właśnie dzięki Skid Row odkopałem poczynania Solingera w jego solowym zespole Solinger, który istniał od 89 mniej więcej, właśnie do 99. I mimo tego, iż płyty są bardzo mało znane i trudno dostępne, to chciałbym wam polecić coś dziś z debiutanckiego albumu,
epki, albumu, trudno powiedzieć. W każdym razie album zwał się Solinger, wyszedł albo w 1990 roku, albo w 1992, nie mogę znaleźć jednego prawowitego źródła. W każdym razie chcę wam polecić utwór Tell Sandy. Bardzo ładna ballada z bardzo ładnym teledyskiem, muszę powiedzieć. Fakt, że zespół był tak mało znany i że ma nawet teledyski, wow. No ale w sumie Long Gone, czyli zespół wokalisty Steel Panther, również nakręcił teledysk, więc wszystko jest możliwe. Kawałek bardzo fajny, fazowałem go przez jakiś czas i muszę nawet powiedzieć, że cała płytka jest naprawdę bardzo fajna. Cały czas nie mogę znaleźć płyty numer 2 i 3. Będę przegrzebywał internety tylko dlatego, żeby ich przesłuchać chociażby, ponieważ jestem naprawdę bardzo ciekawy. Nie mówię już o kupowaniu płyt, bo kosztują one 300 zł, jeśli w ogóle można je dorwać, więc... Więc jest to naprawdę trudne, ale będę polował na te albumy, bo są naprawdę bardzo fajne. Przynajmniej to, co już słyszałem. A was dzisiaj zachęcam do posłuchania Tell Sandy. Kolejny zespół to legenda punk rocka oraz prekursor horror punku i chyba to, co powiedziałem, w zupełności wystarczy do określenia, co to za zespół. Mówię tutaj oczywiście o Misfits, o zespole, którego koszulki noszą nawet osoby, które nie słuchają tego zespołu i nawet nie wiedzą, co to jest, ale mają fajny wzór, mają fajną czachę, więc może być to na koszulce. Zespół jest znany również z wokalisty Glenna Danzika, który później założył zespół Danzig i nagrał na przykład taki hit jak Mother, ale... Ja polecę wam coś z płyty z 1997, gdzie Glenna Danziga nie ma. Mimo to kawałek jest naprawdę bardzo znany, kultowy wręcz, nagrany m.in. z Michaelem Gravesem, który tam śpiewał Dig Up Her Bones. Kawałkiem się mocno zaraziłem po koncercie The Option, pozdrawiam serdecznie, kiedy zagrali ten cover, ten utwór na żywo. I później zacząłem ten kawałek fazować, bardzo mi wpadł w ucho, więc mam nadzieję, że i was zarażę tym kawałkiem, jeśli go jeszcze nie znacie, a jak znacie, to posłuchajcie jeszcze raz, Dig Up Her Bones. I na sam koniec powrócimy do Johnny'ego Solingera i do zespołu, o którym już dzisiaj wspominałem, czyli do Skid Row. Ponieważ zespół jest głównie znany z trzech płyt, a właściwie dwóch płyt z Sebastianem Bachem, bo trzecia jest często pomijana, polecałem już wam demka z Mattem Fallonem między innymi, to jest jeden z niewielu zespołów, który pojawi się po raz drugi, ale głównie ze względu na to, iż brzmienie jest zupełnie inne i w sumie styl jest też nieco inny. Przejdziemy do roku 2013 i do epek United World Rebellion. Dwie epki, które miały być w sumie trzy, ale jako iż Johnny Solinger opuścił zespół, to się przedłuża i wyjdzie na to, że będzie United World Rebellion Part 3 jako cały album w 2019 roku. No zobaczymy, czy wreszcie się to uda. W każdym razie wracamy do epek i do utworu Kings of Demolition. Ten utwór naprawdę bardzo kopię i bardzo mi się podoba i to nie jest tak, że Skid Row umarło w 96 roku, kiedy Sebastian Bach opuścił zespół, wcale nie. Nadal tworzy i nadal tworzy naprawdę bardzo fajne utwory, dowodem są właśnie te dwie epki, a także dwa poprzednie albumy, które są może nieco gorsze, ale mają swój fajny styl i mają fajne kawałki, więc polecam się i z tym zapoznać i nie pomijać tego, bo bądź co bądź Solinger był dłużej niż Sebastian Bach nawet w zespole i stworzył naprawdę bardzo fajny materiał z Skid Row, więc dzisiaj Kings of Demolition. Na sam koniec Rock and Roll Nation. I to by było tyle na dzisiaj, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, lajkujcie, subujcie, komentujcie, zaglądajcie do opisu, a my się widzimy w kolejnym odcinku, tak więc nara.
Demolition, justice is new.